Barometr Chrząstkowskiego mówił prawdę. Dzień wszedł jasny i pogodny. O świcie dzwon, wzywający do roboty czeladź, zbudził młodych ludzi. Jan stał zaraz, ubrał się i wyszedł do gospodarstwa. Ser założył ręce pod głowę i medytował nad swoim położeniem. Minęła godzina czy dwie, gdy nagle rozwarły się z łoskotem drzwi i wpadł Chrząstkowski. Czy pan wie, co się stało? Zapytał. Skądże? Babka mnie wyjechała. Tak, rano? Za co? Za to, żem pana puścił w noc i w deszcz. Przecież jestem. Ha, ależ by mi dała przejść do słowa. Napadła z góry. Jesteś źle wychowany. Niemcy ci nauczyli grubiaństwa i niegrzeczności. Taki deszcz, noc ciemna, choć oko wykol i ty wypędzasz gościa na złamanie karku. Jaki ty Polak, jaki ty gospodarz, jaki ty chrześcijanin. Śpiewaka pewnie zatrzymałeś w izbie, a człowieka wyprawiasz z domu. No, ale się pan wreszcie usprawiedliwił. Jakoś, z wielkim trudem. Co dała, to wziąłem. I cóż powiedziała potem? Nic, pokazała mi plecy i zaczęła gderać na kogoś innego. Czy pan ma ochotę na drugą wizytę? Jeżeli to możliwe, bardzo. Ano, to ja pójdę po radę do Jaci. Niech panu wstęp ułatwi. Czy pańska siostra wszechmogąca u staruszki? O, Jadzia. Ona, choć zawsze milczy i nawet oczu nie podnosi, z ludźmi co chce, robi. A, i z panem. I ze mną, wyznaj. Taki u nas zwyczaj. Kobieta zawsze przewodzi. Nie matka, to siostra. Nie siostra, to żona. Dlatego to one takie harde i nieprzystępne. Czują swoją siłę. I ja sam nie przeczę, że siostra rozumniejsza ode mnie. Czemuż mam jej nie słuchać? Dziwni z was ludzie. Żeby mi przyszło do głowy słuchać rad, którejś z mych znajomych, to bym po tygodniu dostał się do bonifratrów. Co prawda, nasze damy wolą być prowadzone i kochane. To wygodniejsze. Nie mów pan tego, pani Tekli. Ani pańskiej siostrze. O, Jadzia nie należy do zapalonych. Wyznaję swobodę zdań, ale babunia zmyłaby panu głowę. Dziękuję. Obejdę się bez tego zaszczytu. Losy zgodnego porozumienia składam w pana łaskawe ręce. Pragnę odjechać stąd w spokoju. Jan wyszedł, a hrabia śpiesznie się ubrał i czekał rezultatu układów pokojowych. Szły widocznie z wielką trudnością. Nareszcie zjawił się Jan. Gotowe. Babka czeka na pana. Gdy wychodzili na dziedziniec, wysypała się naprzeciw nich gromadka dzieci z książkami w ręku. Za nimi z bocznego ganku oficyny wyszła siostra Jana z łagodnym uśmiechem na ustach, tłumacząc coś dwom małym dziewczątkom, pucołowatym, jasnowłosym, w schludnych, wełnianych sukienkach. Dzieciaki, zadarłszy główki jak piskręta, słuchały uważnie młodej opiekunki, potem ucałowawszy jej rękę, pobiegły za innymi. Młodzi ludzie zbliżyli się do panienki z powitaniem. Pani utrzymuje ochronkę. Zagadnął Niemiec. Są to dzieci oficjalistów i służby domowej. Uczę ich religii, historii i robót. Ach, co nas ta nauka kosztuje, wtrącił Jan. Co miesiąc pismo bez Irku. Płać. Panna Jadwiga rzuciła mu spojrzenie łagodnej wymówki. Pocałował ją w rękę. Już milczę, Jadziuniu. Zaśmiał się. Wszak to nie skarga była. Wiesz, że płacę bez szemrania. Pani lubi dzieci? Zagadnął Wencer. Lubię, odparła lakonicznie. Widocznie nie było w jej zwyczaju opowiadać o sobie. Babka w ogrodzie, zaprowadź Jasiu pana hrabiego. A ty? Co masz lepszego do roboty? Muszę się przebrać do obiadu. Ach, zapomniałem, że czekasz na swojego lubego Adama. Zaśmiał się, mrugając swawolnie. Ruszyła brwiami. Żaden nerw nie drgnął na tej lodowatej twarzy. Zapomniałeś, że się co dzień przebieram.
odparła chłodno, odchodząc ku domowi. Rozmawiali ciągle po francusku przez grzeczność dla gości. Teraz Jan zaczął po niemiecku, żartobliwie. Co prawda, wolę być jej bratem niż narzeczonym. Nie zazdroszczę memu przyszłemu szwagrowi losu. Chwała Bogu, że ten człowiek posiada dobrą dozę cierpliwości. Pana siostra jest zaręczona? Co? Ale jest. Sąsiadem naszym, Adanem Głębockim. Nie dokończył, ręką machnął. Kiedyż wesele? Badał kroj Dilmen. Nie wiem, teraz żałoba. Pentekra ani słyszeć nie chce o małżeństwie. Jadzia po swojemu milczy na wszystko, a Głębockiemu o zdanie nikt nie pyta. W takim stanie sprawy mogą się wlec ad infinitum. Chyba się w to wmiesza opatrzność i ja. Myślałem, że w Polsce żenią się tylko z miłości. Zauważył Niemiec uśmiechem. Kto ich tam wie, może się kochają. Ja znając Jadzie sądzę, że idzie za Głębockiego przez obowiązek Polki. Czy ten pan jest odszczepieńcem? Nie, jest bankrutem. Jadzi szkoda ziemi polskiej oddawać w obce ręce. Chce ją ratować swym posagiem. Bardzo problematyczne szczęście. Ale oto i babka. Pani Tekla gderała za coś na ogrodnika. Spojrzała zezem na młodych ludzi. Jan ją ucałował w rękę, pogładziła go po głowie. Niemcowi kiwnęła tylko po swojemu, sądząc, że jak wczoraj, powita ją tylko ukłonem. Stała się jednak rzecz niesłychana. Dumny panicz schylił pokornie swój hardy kark nisko, bardzo nisko i rękę babki podniósł do ust, jak wnuk i sługa. Przez oczy staruszki przeszło zdumienie, może radość, ale nie zrobiła żadnej uwagi. On pierwszy zagaił rozmowę, naturalnie po francusku. Przepraszam za natręctwo, ale nie mogłem się zdecydować odjechać po wczorajszym rozstaniu. Może mi się uda pojednać, pan. Zająknął się. Pojednać babkę z Niemcami. Chociażby ze mną jednym. Jeżeli nie masz innego zamiaru, to możesz sobie zaraz jechać, nie wracać. Pozwalam ci tu pozostać pod warunkiem, że mi nie wspomnisz nawet ich nazwy. Jesteś młodzik. Możesz zmieniać 100 razy zdanie, a ja, mój panie, 70 lat przeżyłam i pewnie, że nad grobem dla twoich pięknych oczu mych zasad nie zmienię. Dosyć o tym, jeśli chcesz obiadować w Mariampolu. My, babciu, od wczoraj rozmawiamy i ani razu nie wspomniawszy narodowości, rzucił pojednawczo Chrząstowski. Zamiast się uspokoić, zaperzyła się jeszcze bardziej. Już ty mi tylko za przykład nie stawiaj. Gotowych jeszcze zaprzyjaźnić się z Niemcem. Tego Szwaba za kolegę obrać. Kroj Dilmen skłonił się z uśmiechem. Świadczę się niebem, że nie pierwszy wymówiłem tę okropną nazwę. Z konieczności. Jakże mam powiedzieć? Jesteś Szwab. Opiete Bawarem Niemczysko. Jako żywo nigdy piwa nie pijam. Nie lubiłem go nawet będąc studentem. A co do nazwy? Jestem przecie ochrzczony. Dla rodziny mam imię jak każdy. Staruszka coś zamruczała. To wezwanie do pokrewieństwa nie rozczuliło jej bynajmniej, a jednak było to w ustach hrabiego monstrualne ustępstwo. Za podobne zestawienie pojedynkował się 4 razy w życiu. Uważał je za sromotę i obelgę. W tej chwili, gdy kończył zdanie, ze szpaleru wyszła do nich smukła postać panny Jadwigi. Musiała słyszeć, bo po raz pierwszy spojrzała w oczy hrabiego i uśmiech lekko ironiczny drgał wokoło poważnych ust. Spotkali się wzrokiem. Poczerwieniał jak winowajca złapany na gorącym uczynku zdrady i spuścił oczy, zawstydzony.
Ach, ta nieszczęsna rozmowa na wiosnę, czy rozum stracił wtedy, mówiąc swe credo obcej, spotkanej na ulicy kobiecie? Jakiś fatum go prześladowało. Co ona myślała o nim? Pani Ostrowska na widok swojej wychowanki wyrzuciła z serca żal na ogrodnika. To nie łuk, osioł, próżniak. Okropność, jak cię prusacy lud zdemoralizowali. To drugi raz, szepnął hrabia Janowi. Oba dwa spojrzeli po sobie i uśmiechnęli się pod wąsem. Nic nie uchodziło oka cholerycznej staruszki. Cóż to smiesznego? Zawołała z impetem. U was wszystko żart, fraszka. Nawet to, co was boleć powinno. Tu spostrzegłszy się, że połączyła w swej admonicji Niemca z Polakiem, machnęła tylko ręką i podreptała ku domowi. Co z wami gadać? Zamruczała na odchodnym. Młodzi ludzie, obydwaj z natury weseli, zaśmiali się serdecznie. Uśmiechnęła się nawet poważna panna Jadwiga. Nagle pani Tekla obejrzała się i przystanęła. Słyszysz, Jadziu, turkocze, wołała. Już jedzie miły konkurent. Wybrałaś go, idźże sama bawić. Nie znam nic nudniejszego nad tego człowieka, ale to nie moja rzecz. I poszła w inną stronę. Panienka spoważniała natychmiast i zwróciła się do domu, zrywając po drodze kwiatki z rabatki. Nie śpieszyła się wcale. Czy mamy ci iść w sukurs, Jadziu? Żartował Jan. Dowoli, odparła po swojemu krótko. Zostawiam ci swobodę pierwszego powitania, żebyś się nie potrzebowała krępować. Drażnił się dalej. Czemu się nie nauczysz krępować języka? Odrzuciła z daleka. Z konieczności muszę mówić jako reprezentant rodziny. Żebym ten urząd tobie zlecił, mianoby nas za głuchoniemych. Nie odrzekła nic więcej i znikła w cieniu szpaleru. Pan Głębocki często bywa? Spytał Wencel, patrząc uparcie w to miejsce, gdzie ją cień zakrył. Co parę dni, regularnie, od obiadu do kolacji. Co robią narzeczeni? Rozmawiają? Z Jadzią? To by było trochę za trudno. Grają w domino i milczą. Czasem przeglądają dzienniki i milczą. Wielkie święta chodzą na spacer i także milczą. W antraktach słuchają gdyrania pani Tekli. A pan co wtedy robi? Z początku dotrzymywałem towarzystwa, ale mi się tak znudził, że odtąd uciekam na głos turkotu bryczki Adama. Ten nieszczęsny wysłuży sobie męczeńską koronę. Ma tak piękną nagrodę, że mu się nie dziwię. Rzekł z uśmiechem Niemiec. Rzecz gustu. Jadzie wysoko cenię, szanuję. Uwielbiam jako brat i Polak, ale zakochać się w niej to dla mnie niepojęte. To samo, co uderzyć do serca tej brzozy u płotu. Mnie do kochania potrzeba życia, śpiewu, śmiechu, choć trochę koketerii i żartu. Nieprawdaż? No, niezawodnie. Arkadyjscy pasterze wyginęli. Oprócz jednego Głębockiego. O, Walenty nas szuka. Pewnie obiad. Zbliżyli się do służącego i weszli przez taras do wnętrza rezydencji. W sali jadalnej przy wódce ujrzał Wencel cierpliwego Głębockiego. Był to człowiek średniego wzrostu i średnich lat. Opalony, suchy, trochę łysawy blondyn. Patrzał spod brwi krzaczastych nieufnie. W ustach miał rys zacięty. Długie w dół zwieszone wąsy czyniły go jeszcze dzikszym. Musiał to być człowiek skrytej namiętności i niesłychanego panowania nad sobą. Niebezpiecznie było z nim zaczynać walkę. Był zazdrosny, mściwy i cierpliwy. Janik zaprezentował. Poprzestali na ukłonie. Czy przeczuwali, że będzie między nimi bój na śmierć i życie? Jakże kartople, Adamie, zagaił Chrząstowski. Nie zgorzej. A siewy? Schodzą. Dobrali się w korcu maku, pomyślał Kroydilmen. A twoja norma zdrowa?
Tu ożywiła się posępna twarz Głębockiego. Żarski targował ją wczoraj. Odparł nieco żywiej. Sprzedałeś? Nie, jeszcze nie. W ostateczności chyba. Przecie ją Jadzia chciała nabyć. Już nie chcę. Mówiłam. Jak to? Przecie coś mówiła. Niesłychane, żartował wesoły chłopak. Rysy Głębockiego skurczyły się kamienną ostrością. Nie rozumiał żartów. Wejście dam przerwało rozmowę. Zasiedli do obiadu. Narzeczeni siedzieli obok, ale nie mówili ani ze sobą, ani z resztą towarzystwa. Jan z hrabią podtrzymywali rozmowę. Chrząstkowski wypytywał o stolicę, Wencel przyszedł do siebie i dał się porwać na barwną, tryskającą dowcipem gawędkę. Opisywał berlińskie życie, zabawy, kółka, intrygi, aż wreszcie zdołał zaciekawić babkę. Rozmarszczył jej czoło. Stali od stołu bez żadnej kłótni. W salonie, wedle opowieści Jana, narzeczeni zajęli się milczącym przeglądaniem dzienników. Młodzi ludzie wymknęli się do oficyny. Poczta dawno była odprawiona. Urbana wysłano po rzeczy hrabiego do miasteczka. Przymus znikł. Gwarząc coraz ufniej, coraz przyjaźniej, ani się obejrzeli, jak mrok nadszedł. Rozmowę przerwał im stary lokaj. Pani kazała się spytać, co się stało z Niemcem? Objaśnił Chrząstkowskiemu swe przybycie. Powiedz, że przyjdziemy zaraz na herbatę. A pan Głębocki bawi? Tyleczko wyjechał. Tak wcześnie? Och, to go dobry duch natchnął. W jadalni paliła się już lampa. Panna Jadwiga własnoręcznie przyrządzała herbatę. Brat ją spotkał żartem. Tak krótko dziś graliście w domino? Szkoda. Kto kogo grał? Pani Ostrowska czeka ciebie od godziny. Otrzymała jakieś listy, potrzebuje rady w niemieckim języku. Już idę. Urę. Mruknął, odchodząc w głąb z domu. A zatem miał Kreudilman tak upragnione sam na sam. Niech się stara o uśmiech pięknych ust, spojrzenie surowych oczu, niech zdobywa. Chwila milczenia, podczas której obserwował ją oparty o poręcz krzesła, nareszcie się odezwał. San Marino. Zapominają znajomych, jak widzę. I zapominają przyrzeczeń. Przyrzeczeń? Powtórzyła pytająco. Zdaje mi się, żem wygrał zakład z panią. Może być, nie pamiętam. Założyłem się, że odnajdę panią. Ja nie zapomniałem. Bardzo chwalebna pamięć. Cóż z tego? Pytania te i odpowiedzi, krótkie, urywane, zimne jak cięcia stali, zbijały go z tropu, onieśmielały zupełnie. Był to jakby pojedynek, w którym on otrzymał tysiące pięknych razów, nie mogąc ich ani odbić, ani oddać. Należy mi się nagroda. To jedno dobrze pamiętam, że żadnej nie obiecałam. Zadowolenie fantazji powinno panu wystarczyć. A jeśli nie wystarczy? To musi. Potrząsnął zuchwale głową. Czy pani wie, że Wenzel Kreudilman tego słowa nie uznaje w stosunku do siebie? To wiem, że hrabia Wenzel Kreudilman nie zawsze jest takim lwem, jak się zdaje. Umie się trwożyć, kryć z zasadami, bawić się we frazesy jak komediant, nie potrafi stawić czoła jednej starej kobiecie. Znosiłem wszystko dla zdobycia sposobności rozmowy z panią. Jest to nikczemność i fałsz. Jak pan śmie patrzeć w oczy swej babki, oszukiwać ją dla marnej igraszki? Czy pani nie przypuszcza, że zdanie można zmienić? Czy pan myśli tym frazesem i mnie oczy zmydlić, nie w czasie? Widziałam pana samym sobą i pamiętam. Obraziłem panią? Mnie? Pan? Obrazić mnie może tylko ktoś, o kogo dbam.
A więc widział Wenzel te oczy mroczne, pełne błysków, te usta milczące, pełne życia. Miał czego pragnął. Wyprostowana, z brwią ściągniętą, rzucała mu lekceważenie po lekceważeniu, a w nim zamiast gniewu budziło się dzikie jakieś uczucie pożądania. Pod wpływem tym wyrwała mu się gwałtownie z ust zuchwała przysięga. A ja mówię, że pani o mnie dbać będzie, musi. I albo znienawidzi mnie, albo pokocha chociażem Niemiec, nikczemnik i kłamca, i próżniak, i to wszystko, co pani mi zarzuca. Przeląkł się sam tego zuchwalstwa. Myślał, że go spiorunuje wzgardą. Tymczasem ona popatrzyła na nich chwilę przejmująco, potrząsnęła głową i odrzekła zwykłym, ponurym tonem. Za nienawiść lub miłość nikt nie może raczyć. Ani pan, ani ja. Ale na to mogę przysiąc, że nie pokocham ani Niemca, ani próżniaka, ani nikczemnika, ani hulaki. Tego wszystkiego, czym pan jest. Polka zaczyna od szacunku. Zobaczymy, kto kogo zwycięży. Ja jeszcze nie zdam porażki, rzekł stanowczo. Jeszcze pan nie zna wielu rzeczy, a przede wszystkim zapomina się pan względem mnie. Jestem zaręczona. Między ustami a brzegiem pucharu. Wiele jeszcze zdarzyć się może, rzekł lekko. Zastosuj to pan do siebie. Wolę do pana Głębockiego, odparł zuchwale. Jak się panu podoba, byle nie do mnie. Zechce pan uwolnić mnie od dalszej swej arogancji i moja cierpliwość może się wyczerpać. Ale nie moja. Obejdę się bez tej wiadomości. Rozdrażnienie wybiegło obojgu na twarze. Ona stała się blada jak marmur. Na jego czoło wybiegła sieć żył. Kipiał pod chłodem tej dziewczyny. Zapomniał panowania nad sobą. Gdzie się podziało jego cezarowe weń w Widiwicji? Po ostatniej odpowiedzi panna Jadwiga ruszyła ramionami i wyszła z pokoju. Począł chodzić wzdłuż i wszerz, by się opamiętać. Jan go tak zastał. Co? Nie ma Jadzi? Jedyna do bawienia gości. Sąsiedzi będą mieli pociechy z domu państwa Głębockich. Wie pan, co babka mi poleciła? Zatrzymać na tydzień. Zgoda? No, z całą przyjemnością. Dziękuję. Posłyszy pan niejedno kazanie o Niemcach. A cóż robić? Cierpimy za winy ojców. Jak to? No, żeby mój ojciec dotrzymał obietnic danych rodzinie żony. Byłoby inaczej. Może lepiej? Dodał powoli. Ad, co tam rodziców obwiniać, żeby nam Jadzie dała herbaty. To by było nie tylko lepiej, ale zupełnie dobrze. Po tygodniu wrócił hrabia do Berlina i zaraz na wstępie zawołał Groma. Odprowadź Skerca do barona Michała von Szynyś. Marsz! Zamyślił się chwilę. Zakład przegrałem, mruknął. Ale ją mieć będę. Chyba ona zginie albo ja. Głupi był zakład. Kapitalnie. No kto ją tam wiedział? Żeby się o nim dowiedziała. Verflucht, verdammt. Co za królewska dziewczyna. Takiej być ukochanym. To dopiero się czym pochwalić. Tymczasem trzeba się o Aurorę dowiedzieć. Czy licho już gdzie poniosło admirała? Doprawdy. Czegoś mi jednak tęskno za moją Lorelai. Urban? Konie!